Hej. Hej. Cześć. Tu. Kulturki. Kulturki. Czyli Ola. Maja. I mama. O, jaki porządeczek w ogóle. Jak to tak... Tak bym powiedziała, niestandardowo się przywitałeś dzisiaj w takim super spokoju. To pewnie dlatego, że jesteście zajęte jedzeniem lodów. Pyszniutkie. Pyszniutkie? No, z karmelem. Biała z karmelem. Niesamowite, z karmelem i z białą czekoladą. Mm. Ojejku, nie. To nie opowiadajcie, bo ja tu mam tylko kawę. A, w kawę. Pyszna. Pyszna. Dziewczyny są w ogóle miłośniczkami kawy. To nie znaczy, że ją piją, ale lubią. Zaczynamy ten odcinek tym ciumkaniem lodów. No to zaczynamy. Zaczynamy! Kulturki! Kulturki! O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy, dziewczyny? A w zasadzie Ola. Bambusowe królestwo. Książka, którą Ola czyta. Bambusowe królestwo, część druga, Rzeka Sekretów. Ola się doczekała. Doczekała się na drugą część Bambusowego Królestwa i doczekała się na to, że mama jej kupiła tą książkę w końcu. Długo musiałaś czekać, co? Chyba 4 miesiące prawie. 4 miesiące? Ojejku, no to strasznie długo. Ale fajna książka? Warto było? Warto było. Lepsza niż pierwszy tom, czy pierwszy tom jednak fajniejszy? Równa. Równa. No to dobrze, to jest takie równe książki, prawda? Bo to wtedy chce się czytać całą serię i czeka się na następną. No. No to przypomnij nam, Ola, bohaterów. Tak mi jakby... Że z ich perspektywy to są trzech. To są tacy najbardziej główni. Ulewa, Łodyga i Duch. Przypomnij, kim są Ulewa, Łodyga i Duch. Duch okazał się białą pandą. Biała panda, czyli tak. Co, nie ma tych czarnych tych? Nie ma czarnych płat, one są takie bardziej takie żółte, bardziej takie. Dlatego jest taką bardziej białą pandą. A jak jest panda? A białe pandy istnieją w rzeczywistości, myślicie? Myślę, że nie, ale on po prostu całe życie takie mieszkał... albinosy białe pandy? Ale on ma brązowe oczy. Aha, brązowe ma oczy. Ciekawe. Bo on mieszkał całe życie w górach takich bardzo zimnych i dlatego mu się tak zrobiło takie futro. A kto tam jeszcze był? W tej części on głównie jest z ciarką, ale... To jest taka niedźwiadek, taki, no, taka niedźwiadka, taki micio. Taka pani, która się spinała. A nie, słyszałam jak czytasz. A Ulewa? Ulewa? Ona się spotkała z Łodygą na początku tego i one już wiedziały, że są słodszymi mówczyniami i szukały tej trzeciej osoby, ale Ulewa jakby na początku w ogóle jej nie wierzyła Łodydze i wyruszyły tam do Smoczej Góry, żeby się spotkać ze wspaniałym smokiem, ale była lawina i musiały zejść na dół. Musisz, Ola, przypomnieć nam... Jakimi były zwierzętami? Jaka była misja? W sensie, o co chodziło w tej książce od pierwszej części? Tak bardzo ogólnie. No, że trzeba było znaleźć, że musiało się razem znaleźć trójka smoczych mówców i dojść do Smoczej Góry. I trzeba było jeszcze powstrzymać kłamcę Zachoda, z głębokiego lasu. Bo to jest taka inna panda, która jest zła. I ona chciała utopić Ulewę. Ale jakie to są zwierzęta? A duch jakby... Wszystkie? Teraz ten Zachód okłamał ducha i udaje jego przyjaciela ducha, żeby ducha wykorzystywać. Ale to nie jest na samym końcu książki. Duch wcale nie jest rodzeństwem z tymi, z Ulewą i Łodygą. To nie jest rodzeństwa. Ale jaką mają misję teraz, tak? Już wiedzą, że są tymi mówcami... Ja chciałam się o to zapytać. Dobrze, proszę. A moje pytanie to... Jakie to są zwierzęta, te trzy główne? Pandy. To wszystko są pandy. Ale w poprzedniej części pojawiały się również inne zwierzęta. Pamiętam panterę śnieżną. I brysy. Jest też więcej, występują małpy. Małpy. Ogólnie to... Ta była powieść, nie? W tej pierwszej części, tak, pani, i poziom wody się obniżył i dzięki temu można było już swobodnie przepływać przez rzekę. Z jednej części na drugą.
I ogólnie dużo takich smutnych rzeczy, bo na przykład okazało się, że duch, bo jak duch i ciarka byli tak jakby w jaskini w pierwszej części, jak podróżowali tam właśnie do tego miejsca, gdzie żyją pandy, to tam oni weszli do jaskini, gdzie była jakaś panda. I oni wiedzieli, że to jest panda i ten duch bardzo zranił tą pandę, a to była ciocia Śliwa. Ciocia Łodzygi. Mhm. Znaczy to nie prawdzi... Nie, to była chyba... Tak, to była prawdziwa ciocia. To była ciocia Śliwa. A ten zachód mnie nie interesuje. Kim jest zachód? Z głębokiego lasu. Nie, to było tak, że on przed powodzią był smoczym mówcą. Ale jest smoczymówca? Smoczymówca to jest... Jakby oni mają takiego swojego boga, wielkiego, wspaniałego smoka. Oni mają chyba 12 uczt i w każdym muszą czcić tego wspaniałego smoka. No i smoczymówca to jest ktoś, kto umie rozmawiać z tym smoczym... Czyli taki kapłan trochę, tak? Taki łącznik. Tak. Ale po powodzi stracił swoje moce, a moce smoczych mówców zostały przekazane tym dzieciakom. Różnym, rozsianym gdzieś. Trzy. Trójce dzieciaków. To były trójka dzieci orchidei. Ale orchidea jedno dała, jedno gdzieś zostawiła, nie wiadomo komu. Jedno dała swojej najlepszej przyjaciółce Peoni, to Ulewa, i zawsze myślała, że Peonia jest jej mamą. Ale jak Peonia jej się do tego przyznała, no to i tak była dla niej mamą. A jedno dała swojej siostrze, Śliwie, Łodygę dała. Do opieki. Czyli co, oni szukają teraz w tej części tego trzeciego smoczego łowcy, tak? Dlaczego zachód teraz jest zły? No bo on... chce odzyskać swoje moce pewnie. Tak, bo on nie ma już swoich mocy i udaje, że dalej ma te moce. Udaje. Czyli wszyscy mu wierzą? Tak. Bo on wymyśla różne takie durne przepowiednie. A, że jakby przepowiednie, czyli coś, co niby mówi ten smok. Ale to jest nieprawda. Czyli on tak manipuluje bardzo, tak, w tym królestwie, no. A Ulewa i Łodyga szukają trzeciej pandy, trzeciego smoczego. Trzecia panda jest dużo lepiej zorganizowana, bo jeden, wie, że ma dwójkę rodzeństwa, dwa, wie, że jest smoczym mówcą, trzy, wie w ogóle jak się bronić i wie jak ukrywać to, że jest smoczym mówcą. A poznajemy ją w tej części? Poznajemy. Kto to jest? Ale nie zdradzimy. Tak? Czy zdradzimy? Nie zdradzimy. Poznamy ją w tej części. Możesz, Ola, opowiedzieć o jakiejś przygodzie, którą miały dziewczyny? Ulewa i Łodyga. Na przykład była też taka bardzo ciekawa rzecz, bo w prologu było coś takiego, że były takie żurawie, i taki jeden żuraw został tak jakby przez wspaniałego smoka wyzwany i on miał pilnować Ulewy. No i ta Ulewa była wściekła. Ty się odczep się, no, bo ten żuraw ciągle za nią latał i w ogóle ciągle na przykład chciał, żeby nie przeleciała przez rzekę, więc jej zasłaniał rzekę. Czyli był takim jej ochroniarzem. Ale ona tego nie chciała. Nie. A przed czym miałem ochronić? Przed zachodem. Nie. No przed różnymi. Na przykład małpy ją raz zaatakowały. Znaczy różne niebezpieczeństwa ją czekały, tak? Nie wszystkie małpy były złe. Nie? Bo to było coś takiego, że Ulewa się ukryła. Jedna małpa, chyba Żwawy Ogon, zobaczyła ją, jak wszyscy jej szukali, zobaczyła ją, ale powiedziała, że tam nic nie ma. I nie chciała, żeby nikt inny tam zobaczył. Nie chciała, żeby odkryli Ulewę, ale jej taka zła koleżanka podeszła i zobaczyła. I wydała Ulewę. Naprawdę? Aha. W jakim wieku są te Ulewa i Łodyga? No są takie dzieci mniej więcej. Jako dzieci, tak? No to są takie u nas przeliczane takie, nie wiem, 12 lat. A, czyli takie wciąż grają takie dzieciaki, tak? Mhm. A chodzą do takiej szkoły? Mm-mm. Nie. Uczą się w życiu. I życie wygląda tak. Jedzą, śpią, może się wykąpią, jedzą, śpią. A to tak wydawało mi się, że takie nudne, a jednak mówisz, że ciekawe. Mhm. Albo się biją. Mhm. Jakieś walki mają, tak? Nie. Kung fu panda. Takie kung fu panda? No. Nie bardzo.
Jak Kung Fu Panda, nie? Nie. No, że jak ktoś ich atakuje, no to się... Ale jak walczą takie pandy? No, po prostu się przepychają na łapy. A, czyli tak fizycznie walczą. Tak, walą się tak pazurami. Ale niektóre pandy tylko leżą i nic nie robią. Czy zostało jakieś tajemnicze pytanie do kolejnej części, czy to już była ostatnia część tej książki? Już chyba jest w pisaniu. Kolejna część, Podróż do Smoczej Góry. Teraz jak jest już ich trójka, bo na końcu jest już ich trójka. A, czyli spotykają. Tak. I teraz już będą... Ale będą wyruszać do Smoczej Góry, żeby się spotkać ze Smoczym Mówcą. Nie, co ja wygaduję, ze wspaniałym smokiem. Ze smokiem, no właśnie. Bo to one są smoczymi mówcami. Oni. Nie wiemy, kto jest trzecim smoczym mówcą. Ja myślę, że to jest dziewczyna. Tak? Myślisz, że no. Dziewczyna? Dlaczego? Bo wszystkie to dziewczyny, no to wszystkie... No wszystkie pandy to dziewczyny. Tak. Nie, no nie wszystkie. Nie, no nie wszystkie są pandy. Jest duch. On jest chłopakiem. No, i Zachód jest chłopakiem. No właśnie, jest trochę tych pandów chłopaków też. I więcej dziewczyn. No. Może. Ale tam... Przynajmniej łodygi pandy to nie są jedyne, przecież łodyga ciągle podróżuje ze swoim kolegą, Zrywkiem. No, a Zrywek to jest kto? Panda Ruda. Panda Ruda, czyli Firefox. Tak? Panda Ruda. Firefox! A jak wygląda Panda Ruda? Piękna jest, ładna, fajna. A taka fajna. Mała, czerwona, taki... No właśnie, zupełnie inaczej niż zwykła panda, prawda? To jest bardzo melona. A dlaczego niby tak jest, że to jest czerwona, że ona... panda, a tamta jest biała? To będą być na odwrót, tamta jest biała... Panda wielka się tamta nazywa. Prawda? Tak, ona nie jest biała. Ale to jest bardzo ciekawe, bo one obie się nazywają panda. A w ogóle są po polsku tak. Przynajmniej, nie wiem czy... Chyba tak. Nie w każdym języku, nie. No bo po angielsku ta panda ruda... Taki lis. Nazywa się Firefox, czyli jak lisek. Taki ognisty lisek. I ona wygląda zupełnie inaczej. Jest taka ruda właśnie, z białym pyskiem. No z pyska jest taka podobna troszkę, nie? Taka trochę, no. Się wydaje, że taki mały ma takie bardziej spiczaste uszka. No taki trochę jak taki mały kotek bardzo. Tak, i taki ma ogon puchaty i takie taki paski. Taki długi. A tak. Pandy mają taki zupełnie inny ogon. A pandy nie mają. No zupełnie w ogóle nie są no, nie, podobne no, tutaj w kształcie. Takie A przypomnisz mi jeszcze losy tej pantery śnieżnej? Bo ona teraz chyba też się Charlie? Pojawia, prawda? Nie, ona się pokłóciła z duchem i chciała wrócić do domu, ale tak naprawdę została i pomogła mu w tarapatach. No właśnie, czyli się okazała pomóc. Prawdziwą przyjaciółką. No to była taka jego siostra. I to ostatnio też mieliśmy dyskusję, bo zastanawialiśmy się, czy mówi się Ibrys, czy Irbis. I okazuje się, że Irbis jest dużo bardziej popularną nazwą. Ale Ibrys też się mówi. Ale Ibrys też można mówić, tak, to prawda. To tak jak pomarańcz i pomarańcza. Nie, 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 to akurat nie jest. Ale rodzynek i rodzynka. Pomarańcz jest niepoprawny. Ale rodzynek i rodzynka są poprawne. Rodzynek i rodzynka są poprawne, czyli można mówić i tak, ha, i tak. Pita. Ale więcej się mówi rodzynka, nie rodzynek. Tak? Nie wiem, zależy. Mówi się też rodzynek. Na przykład jak się mówi, jak jest towarzystwo samych dziewczyn i jest jeden chłopak, to się mówi, że jest jeden rodzynek. Prawda? Ale można też mówić rodzynka. Jako forma żeńska. I tu akurat nie ma problemu, ale pomarańcza i pomarańcz to nie. Ale Ola tak powiedziała, nie, że prawda. Nie. Nie. Mówiliśmy, że Ibrys i Irbis można mówić. Ale to nie. To jest bardzo ciekawe, bo właśnie babcia, Bożenka, zwróciła uwagę, że mówi się Irbis. A my tak, naprawdę? Ola szczególnie. Ale to przecież prawda. W książce było napisane Ibrys, ale sprawdziłyśmy i tam też był Irbis, tak? No po prostu tak mi się wydawało. Ale to jest też poprawne. Ale niektórzy mówią też Ibrys i to też jest poprawna forma. Podobno. Jako pantera śnieżna, tak? To jest inna nazwa pantery śnieżnej. Nie! Możecie zapamiętać. Ibrys chyba właśnie jest pod wygięciem. Jak to babcia powiedziała, często pojawia się w krzyżówkach. Także warto znać to pojęcie. Co ci się, Ola, najbardziej podobało w tej książce? Oprócz tego... Że bohaterami są pandy. Bo to wszyscy wiedzą. To, że są takie waleczne te pandy. Takie bijące się. I takie puchate. Ola to chyba sobie wyobraża bardzo, jak czyta tą książkę. Tak sobie myślę, że ona cały czas jest jakby obok tych pand. I sobie wyobraża, że nawet czuje, jakie one są puchate. Tak coś mi się wydaje. Patyczek Ale że są waleczne?
Też ci się podoba? Chciałabyś tak walczyć jak pandy? Ja. Jaką sztukę walki byś chciał uprawiać najbardziej? Nie wiem. No, bo Maja chodzi na karate. To jest taka sztuka walki. Może jakieś taekwondo. Taekwondo. A co cię najbardziej w taekwondo pociąga? Nie wiem. Nigdy nie chodziłaś na taekwondo. A? Ale co, sama nazwa ci się podoba? Nie wiem, wszystkie nazwy są ogólnie fajne. Karate. Judo, karate, kung fu. Ale wszystkie no, są prawie z Japonii. Wszystkie są no, prawie... Japonia, Chiny, Azja, tak? To są te azjatyckie. Ale najbardziej Japonia, Japonia. Są jakieś takie sztuki walki, które są na przykład z innych? No, zapasy na przykład klasyczne pochodzą z Grecji, tak? Starożytnej. No tak. Się mówi. Jest jeszcze boks. Który pochodzi z Hiszpanii. A nie wiem, skąd pochodzi boks jako taki. Też nie wiem. Boxbusters! Chyba w każdym kraju był boks. Bito się na pięści po prostu. Jakie jeszcze znamy sztuki walki? Ja znam jeszcze, jest Krav Maga. Ja znam to tai, jest chi, tai chi, ale to nie tai chi. Nie, tai chi nie jest sztuką walki. Nie, jest taka samoobrona. To jest bardziej, to jest takie... No, ale yoga, yoga. Ale yoga to w ogóle nie jest sztuka walki. Jest. Nie, absolutnie nie. To jakbyś powiedziała, że... Krav Maga to też jest bardziej samoobrona niż sztuka, ale mówi się też, że to sztuka walki. To jest izraelska znowu. A jakieś inne sztuki walki znacie jeszcze, czy nie? Nie. Ja właśnie też nie znam. Wiedźmińska magia. Tak, wiedźmińska magia na każdą okazję. Wiedźmińska magia najważniejsza. Czy grosze i czy Maja, to potrząśniło? Maja, znowu wiedźmina. Widać, że już nie może wyczekać, kiedy... Wi sakiewką potrząśniło. Ja bym chciała zdementować, bo to już jest drugi odcinek, teraz, w którym tylko się pojawia wiedźmin. Zaśpiewam to jak babcia. Grosza, daj wiedźminowi sakiewką potrząśli. Ja muszę zdementować, przepraszam. Maju, ja muszę zdementować, bo to już jest drugi odcinek, w którym się pojawia piosenka z Wiedźmina. No, bo ja ale chciałam zauważyć, że dziewczyny nie widziały nigdy tego serialu i ja uważam, że to nie jest serial dla dzieci. Jest. I obejrzą go dopiero, jak będą miały odpowiednią ilość lat. I wtedy, jak będziecie słyszeli na początku. Wiesz, że nie oglądałam. Ja wiem, że nie oglądałem. Porozmawiamy potem. Na pewno. Dobrze, czyli Wiedźmin. Ja wiem, co to jest Wiedźmin. Wiedźmińskie sztuki walki też, tak, ale to nie są prawdziwe. Wiedźmińska magia na każdą okazję. Olu, komu polecasz tą książkę? Myślę, że tak dzieciom od 8 tak do 13 lat. Starsze nie? No może tak do 15. A 8-letni się nie przestraszą tam nic? Nie. Nie? Nie ma? Spokojnie, ludzie! Jak się tam tak biją cały czas, nie? To tak, nic... mama! I tak, jak przeczytali wasz dobór i jeszcze nie mają koszmarów nocnych, to... Tak. To tu też nie będą miały. Nie, tutaj nie pewno. Ale Baś Dobór to jest najlepsza książka dla Oli. Tak, to jest moja ulubiona. No, nawet kiedy by, takie królestwo, byłam sobie, o wow, tam są bandy, ale i tak Baś Dobór, bo Set rządzi przecież. Set tak. Rządzi, widać w domu Seta. I wiadomo, i wiecie co? I Brandon Moore przyjeżdża do Polski. Twoja kolej. I jeszcze będzie we Wrocławiu. Nie wiem, czy nam się uda tam być, ale postaramy się na pewno. Ma tam mi od żarcia możliwości pocierać. Chyba następny odcinek tak, trzeba nagrać o książce Brandona Moore'a. Coś mi się wydaje. Tak. Mamo, bo ma tam żeby was to nie zmyliło. Cały czas Brandon Moore jest w czytaniu. Mamo, bo ma tam mi od żarcia można się pocierać. Widzicie, takie mamy kultowe teksty w domu. Kultowe teksty Brandona Moore'a. Grosza daj wiedźminowi. I Andrzeja Sapkowskiego. A one nawet jeszcze nawet nie wiedzą, kto napisał Wiedźmina. Andrzej Sapkowski. To powiedziałeś przed chwilą. I grosza daj. A tylko zaśpiewaj. Nie, grosza ładnie. Ja tobie nie dam żadnego grosza. Chyba, że przestaniesz śpiewać. Okej, to daj mi grosze. Super, zaraz dam ci grosza. A w międzyczasie skończymy ten odcinek, prawda, pa. Olu? Pa! Grosza, daj wiedźmi... O, sorry, daj mi grosza. Dacie grosz... Zrzucicie się po groszu dla Mai? Słuchacze? Bo inaczej... Żeby Maja skończyła śpiewać tę piosenkę? Maja jest naszym wiedźminem. Grosza, daj wiedźminowi. To stara wiedźmińska magia. Smaruje miecze. I zabijaniem potworów mi je trudne. Pa, pa. Pa, pa. Do usłyszenia następnym razem. Bo, pa. Nie potrwają się ty ludzie.